Kochani, witam Was bardzo serdecznie w środę 7 grudnia. Pozwólcie, że przeczytam słowo wyznaczone na dzisiejszy dzień. Biada tym, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. To słowo z Księgi Izajasza, a z listu do Filipian. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I fragment pieśni numer 842. Daj pokój nam, o Panie, złą drogą biegnie świat. Potęga rządzi prawem, kto kłamie, rację ma. Dziś modne jest bezprawie, obrotny zyskać chce. Wołamy, kiedy sprawisz, by pokój ziścił się. Kochani, 7 grudzień to bez wątpienia czas Adwentu. Jeden z najpiękniejszych, najradośniejszych okresów naszego roku liturgicznego. Czas związany z pięknymi tradycjami, zwyczajami, ale przede wszystkim właśnie tą atmosferą, tym nastrojem wyczekiwania i oczekiwania na to, co ważne, co istotne, co piękne w naszym życiu, to, co wydarzyło się kiedyś w betlejemskiej stajence, ale i to, co ma przyjść, co ma się pojawić. I w tym jakże pięknym okresie, czasie refleksji i zadumy, nagle słyszymy takie bardzo trudne słowa. Słowa mówiące o niesprawiedliwości, o całym szeregu złych rzeczy, które dotykają nasz świat. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to Słowo Boże jest bardzo aktualne, no bo kiedy, jak nie właśnie dziś, w tym niesamowicie skonfliktowanym świecie dostrzegamy cały przekrój tych wszystkich złych, niewłaściwych działań. Szczególnie chyba kulminacją całego tego zła, które dostrzegamy, jest przede wszystkim ta straszliwa wojna w Ukrainie, która trwa już blisko rok. I gdzieś, można by powiedzieć, jest pewien dysonans pomiędzy tą piękną, nastrojową atmosferą czasu Adwentu, a tym takim brutalnym, najczystszym w swojej postaci źle, niesprawiedliwości i tym wszystkim, co dotyka nas, nasz świat, naszą rzeczywistość. Wydawać by się mogło, że tych dwóch perspektyw, tych dwóch płaszczyzn nie da się w żaden sposób połączyć. No ale właśnie, czy to nie jest jednak tak, że wbrew pozorom właśnie te dwie rzeczywistości właśnie mocno się ze sobą łączą? Czy to nie jest właśnie tak, że praktyczną stroną Adwentu jest właśnie odpowiedź na to zło, które dzieje się na świecie? Bo przecież w Adwencie nie chodzi tylko o wypełnianie jakichś tradycji, zwyczajów, obyczajów, czy o to, żeby była świąteczna atmosfera, niczym z reklamy w telewizorze. Tak naprawdę chodzi przecież o to, co ten Adwent, a więc to oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, ze sobą niesie. I dla nas, jako dla chrześcijan, owszem, to pierwsze przyjście Chrystusa było niezwykle ważne, bo przyniosło ono nam naszego Boga, który oddał za nas swoje własne życie i dokonał dzieła zbawienia, ale dopełnieniem tego, co wydarzyło się tam, będzie to drugie przyjście, na które cały czas czekamy. I to drugie przyjście ma być przecież właśnie tym czasem, w którym całe to zło, cała ta niesprawiedliwość, cała ta krzywda, całe to doświadczenie, które dotyka dzisiaj ludzkość, zostanie usunięte, zostanie zlikwidowane. To właśnie wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, kiedy Królestwo Boże w pełni zapanuje nad światem, wtedy to, co złe, zniknie, a Jego dobroć, Jego miłość zakwitną i zapanują w pełnej okazałości, w pełnym wymiarze. Więc to nasze dzisiejsze oczekiwanie i ten nastrój, który towarzyszy nam w czasie Adwentu, to tylko mały przebłysk tego piękna i tego dobra, które jest nam zgotowane w przyszłości. Więc kiedy dziś sami doświadczamy
jakiegoś zła, albo też jesteśmy przejęci tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się wokół nas. Pamiętajmy, że jako chrześcijanie w pierwszej kolejności czekamy na powtórne przyjście naszego Pana, który to zło ma zlikwidować, który ma dać mu kres. I dlatego ten Adwent jest też dla nas tak ważny, dlatego to wyczekiwanie jest dla nas tak ważne, dlatego właśnie chcemy, by nasz Pan jak najszybciej przyszedł na ziemię, byśmy mogli oglądać Go twarzą w twarz i cieszyć się spokoju, dobra, sprawiedliwości i miłości, jakie są dla nas wszystkich zgotowane. Niech więc ten Adwent będzie też naszą modlitwą o rychłe przyjście naszego Zbawiciela i oczekiwaniem na to wspaniałe spotkanie. Wszystkim Wam życzę dobrego dnia, dobrego czasu Adwentu. Do zobaczenia.